Dzień dobry. Informacje praktycznie po każdym weekendzie wyglądają podobnie. Marcin Bułka znowu zachował czyste konto. Nicea znowu niepokonana. Marcin Bułka przedłuża serię minut bez straconego gola. Liczby, które wykręca Bułka są galaktyczne i to są oczywiście statystyki nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, bo żaden bramkarz nie byłby w stanie czegoś takiego dokonać. Ani Terstegen, ani Courtois, ani Alison, ani Ederson. Ale jeżeli ty występujesz w Nicei i jesteś w stanie dokonywać takich rzeczy. To wypada przede wszystkim poszukać odpowiedzi na pytania, jak to jest możliwe, kto skonstruował taką niceę, na czym polega fenomen Marcina Bułki z tego sezonu i na czym przede wszystkim polega fenomen, Nicei, która wpłynęła na to, że nasz bramkarz wykręca galaktyczne, praktycznie niespotykane statystyki. Marcin Bułka zachował 10 czystych kąt w 13-ligowych meczach. Jean-Luc Etori, znany francuski bramkarz, powiedział jakiś czas temu na łamach sportowych faktów, że Bułka w takiej formie mógłby być nawet brany pod uwagę pod kątem powołania do reprezentacji nie Polski, ale Francji, no bo wiadomo jak jest w Polsce hierarchia, struktura i tak dalej. W każdym razie. 723 minuty, tyle liczy seria bez straconego gola Marcina Bułki w ligę, 8 meczów i to co wykręca Nicea to jest coś niesamowitego. Przede wszystkim Nicea po raz pierwszy w swojej historii na tym etapie sezonu jest niepokonana, 8 zwycięstw i 5 remisów. Jeśli spojrzymy sobie na szerszą perspektywę, Nicea jest niepokonana w 16 ostatnich ligowych meczach, co oznacza najdłuższą serię spośród wszystkich zespołów, które występują obecnie w top 5. Według informacji LEKIP dopiero po raz czwarty w historii ligę mamy do czynienia z drużyną, która zachowuje tyle czystych kąt na tym etapie sezonu. Wcześniej dokonały tego także Gengon w 1995 roku, PSG w 1996, a także Lille w 2013. To były podobne liczby. W ostatni weekend Nicea pokonała Toulouse, wygrywając 1 0, co oznacza, że zespół Marcina Boułki wyspecjalizował się także w tym wyniku. Żadna drużyna w Europie nie wygrywa tak często 1 0 jak Nicea w tym sezonie. W ogóle, jeśli porównamy sobie obecnie kolegów Marcina Bułki z innymi topowymi zespołami na starym kontynencie, to tym bardziej przekonamy się, jak niesamowite liczby wykręca Nicea. Nicea straciła zaledwie cztery gole. Drugi w tej klasyfikacji jest Inter, 7 straconych goli. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród tych topowych drużyn w Europie, jeśli chodzi o liczbę traconych goli, mamy aż trzy zespoły z polskimi bramkarzami. Czyli mamy tutaj oczywiście Marcina Bułkę, mamy Wojciecha Szczęsnego, ale także Łukasza Skorupskiego. Natomiast sam Bułka w tym sezonie Ligę jest liderem w wielu istotnych klasyfikacjach dla bramkarzy. Jak chociażby liczba czystych kont, to wiadomo. Skuteczność interwencji tutaj również jest najlepszy. Stracone gole na 90 minut. To jest oczywiście naturalne, ale Bułka takie liczby wykręca też na tle innych europejskich bramkarzy, nie tylko tych występujących w Ligę. To znaczy, jeśli zerkniemy sobie na liczby Marcina Bułki w stosunku do innych golkiperów, no to widzimy, że tutaj też znajduje się bardzo wysoko. Ta przepaść, jeśli chodzi o czyste konta w Ligę, również jest gigantyczna. Bułka 10, numer 2, 7. Skuteczność interwencji. Bułka numer 1, 87%, Donnarumma 82%, to jest oczywiście numer dwa Skuteczność interwencji oczywiście to jest ciekawostka, natomiast coś tam nam też mówi o dyspozycji bramkarza. Natomiast najwięcej o dyspozycji bramkarza mówi nam to, jak często bramkarz ratuje swój zespół w trudnych sytuacjach. I na przykład pojawiły się takie głosy również w polskich mediach. Nie można za bardzo chwalić tego Bułki, ponieważ on jest wygranym tego systemu Nicei. On jest wygranym tego przede wszystkim, że Nicea nie dopuszcza Swoich rywali do oddawania wielu strzałów. No i rzeczywiście, jeśli spojrzymy sobie na przyjmowane strzały na mecz w ligę, to Marcin Bułka przyjmuje ich najmniej, to znaczy 2,25 na 90 minut. Jeśli chodzi o interwencję na 90 minut, oczywiście tutaj Marcin Bułka też ma najmniej roboty. Ale, ale, ale. Marcin Bułka ma pracę. To nie jest tak, że on w tym momencie może rozłożyć sobie po prostu leżak, pić drinka i nie robić kompletnie nic między słupkami Nicei. Jeśli spojrzymy sobie na bramkarzy, którzy najczęściej pomagali w tym sezonie swoim zespołom w ligę, to Marcin Bułka jest na drugim miejscu. I patrząc na te liczby, to znaczy tracone bramki w stosunku do expected goals, można dojść do wniosku, że gdyby nie Bułka, to Nicea straciłaby 4-5 goli więcej co pokazuje, że Bułka również spisuje się znakomicie, ale jego formę oczywiście doceniają także jego koledzy. Na przykład Mario Lemina powiedział, że Bułka nie przypomina mu żadnego konkretnego bramkarza w porównaniu z tymi, z którymi on grał, natomiast jest wysoki, jest szybki, jest bardzo dobry pod względem technicznym, dobrze czyta grę i ma wszystko, żeby być jednym z najlepszych bramkarzy. Czyli patrząc nawet na te liczby, które w tym momencie wam pokazałem, można dojść do wniosku, że Bułka jest świetny w jeszcze jednym elemencie. To znaczy zachowaniu koncentracji. I to jest taka cecha, która charakteryzuje bramkarzy na tym najwyższym poziomie. Czyli na przykład występujesz sobie w Realu, w Barcelonie, w Juventusie, gdziekolwiek, często nie masz zbyt wiele pracy, ale pojawi ci się ten jeden moment w meczu, te dwie interwencje w meczu, kiedy ty musisz się wykazać i ty się wykazujesz i Bułka to robi. Dlatego jeśli usłyszycie jakieś opinie, że Marcin Bułka generalnie jest bezrobotny, to fakty są takie, że ma najmniej pracy spośród bramkarzy Wigę ale ma jakąś pracę, z której wywiązuje się znakomicie. Jeszcze jedna kwestia. Marcin Bułka bardzo rozwinął się, jeśli chodzi o grę nogami. Tutaj wystarczy obejrzeć mecze Nicei, czy nawet, jeśli ktoś ma taką możliwość, obejrzeć sobie takie klipy, jak Marcin Bułka gra nogami w zespole Nicei i tutaj zapewniam Was, że ta gra jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, ale również wymagania trenera pomagają tutaj Bułce, ponieważ trener Farioli zazwyczaj wymaga od Bułki grania krótkich podań. Rzućcie sobie okiem na tę grafikę Passes from Play, z Wisecouta. Jak najczęściej zagrywa Marcin Bułka? Widać, że najczęściej to są oczywiście krótkie podania. Generalnie liczby nie kłamią. Nicea ma najniższą średnią długość podania, jeśli chodzi o bramkarzy spośród wszystkich zespołów grających w ligę, a mniej prób długich podań ma jedynie PSG. Więc Marcin Bułka, gdyby słabo grał nogami, to po prostu w którymś momencie zostałby odpalony. A on bardzo dobrze gra nogami i bardzo dobrze broni. Trudno się więc dziwić, że wszelkie algorytmy Umieszczają go w jedenastkach sezonu na tym etapie rozgrywek. Tutaj oczywiście widzicie w tym momencie jedenastkę tej części jesieni w wojskałcie. Bułka musiał być numerem jeden. Nie brakuje także spektakularnych momentów, jak chociażby spotkanie z Monako, kiedy bułka obronił dwa rzuty karne i kiedy trener Francesco Farioli rozpływał się właśnie nad polskim bramkarzem. Mówiąc o tym, że czuje wyjątkową satysfakcję, widząc właśnie takie momenty, ponieważ decyzja, żeby postawić na bułkę od pierwszego momentu, nie była łatwa ale w zasadzie od samego początku powiedziałem, że czuję, że on ma szansę, żeby odgrywać ważną rolę w ligę. Wierzyłem w niego, a on dzisiaj spłaca to zaufanie. Tak wypowiadał się Francesco Farioli. Kiedy w Nicei wylądował Kasper Schmeichel, Bułka mógł sobie pomyśleć, no nie, no to teraz nie pogram. No i rzeczywiście później w różnych wywiadach, na przykład w kanale sportowym z Tomaszem Smokowskim, Bułka sugerował, że ta rywalizacja nie była sprawiedliwa, że to nie była czysta, sportowa rywalizacja pomiędzy bramkarzami. Dzisiaj biorąc pod uwagę jak rozwinął się Bułka? Trzeba przyznać, że czas przyznaje mu rację. Rzeczywiście, drzemał w tym piłkarzu niesamowity potencjał, niesamowity talent. Jeżeli Marcin Bułka zachowa jeszcze jedno czyste konto do końca tego sezonu, wydaje mi się, że mimo wszystko jeszcze jedno zachowa, to będzie oznaczało już teraz wyrównanie dorobku Schmeichela z poprzedniego sezonu, który w poprzednim sezonie zanotował 11 czystych kont w 36 meczach ligowych, a w ogóle liczby, które wykręca Marcin Bułka w tym sezonie na tle bramkarzy Nicei, czy w tym przypadku Schmeichela, a także Waltera Beniteza, który wcześniej regularnie w tym klubie występował, to jest coś, co robi niesamowite wrażenie. To znaczy nikt takich statystyk nie wykręcał, ani Schmeichel, ani Benitez. Rozmawiałem ostatnio z wieloma osobami, które doskonale znają Marcina Bułkę. Znają jego charakter, znają jego psychikę, podejście do obowiązków i bardzo często spotykałem się z podobną opinią. To znaczy ta akcja z Lamborghini z tym wypadkiem to był punkt zwrotny w karierze polskiego bramkarza. To znaczy... Od tego momentu można powiedzieć, że to było takie make or break dla Marcina Bułki. Zepsułeś sobie swoją opinię w Polsce, wiedziałeś, że polscy kibice będą cię postrzegać przez taki pryzmat. A, gość rozbija się, Lambo jeszcze rozbił, w ogóle to Lambo, no to już w ogóle masakra, sodówka i tak dalej. Ale od tego momentu nastąpiła jakaś przemiana w bułce. To znaczy, od tego momentu Bułka nie dostarczał już żadnych kontrowersji, skupiliśmy się praktycznie wyłącznie na jego rozwoju bramkarskim, no i dzisiaj widzimy efekty. Czasami tak się zdarza, że jeden taki negatywny moment, kiedy ty widzisz, będąc młodym chłopakiem, że cała Polska mówi o tobie, wszyscy polscy kibice, że ty się rozbijasz, lambo, że masz zły charakter, że ci się nie chce, że tak naprawdę odcinasz kupony, że zawsze będziesz rezerwowym, to gdzieś mogło wpłynąć na bułkę źle, mogło wpłynąć dobrze. W tym przypadku wpłynęło, można powiedzieć, że genialnie. No, i sami przyznacie, że to też jest spory wyczyn, że jesteś w pewnym momencie postrzegany przez pryzmat tamtego wypadku, ale jesteś w stanie tak odwrócić ten stereotyp, że dzisiaj kibice patrzą na ciebie przez pryzmat tych galaktycznych liczb, które wykręcasz? Nie oszukujmy się, bułka musiał zrobić coś naprawdę wyjątkowego, żeby ludzie mówili dzisiaj o nim przede wszystkim w kontekście tego rozwoju bramkarskiego, a nie tamtej akcji pozaboiskowej. No i on to zrobił, więc naprawdę czapki z głów. Ale zadacie pewnie teraz pytanie, jak to jest możliwe, że ktoś stworzył taki kontekst dla bułki? Jak to jest możliwe, że akurat Nicea wykręca takie liczby w defensywie. Nie Paris Saint-Germain, nie Chelsea, nie Real, tylko właśnie Nicea. I tutaj kluczem jest osoba trenera, czyli mojego rówieśnika 34-letniego Francesco Farioliego, drugiego najmłodszego trenera obecnie pracującego w Ligę. Farioli, co myślę, że też nie jest bez znaczenia, rozpoczynał swoją karierę w niższych włoskich ligach jako bramkarz, ale był za niski. Do wieku juniorskiego był nawet najniższy w grupie, natomiast zawsze ta pozycja fascynowała go najbardziej. Fascynowała go do tego stopnia, że kiedy już rozpoczął studia i kiedy wiedział, że będzie w przyszłości chciał być trenerem, napisał nawet pracę o roli bramkarza w piłce, o estetyce w futbolu i o roli bramkarza. Praca nazywała się Filozofia del gioco, L'estetica del calcio e il ruolo del portiere. Generalnie Farioli od bardzo młodego wieku miał gigantyczne ciśnienie, żeby wybić się na tle rówieśników i żeby wybić się na tle innych włoskich szkoleniowców. On pracując w niższych ligach, Często pisał jakieś różne prace, który, które publikował na swoim Facebooku, nagrywał treningi, co wtedy jeszcze nie było normą, zakładał kamerki GoPro piłkarzom, na przykład bramkarzom, żeby lepiej poznać ich perspektywę. Zawsze starał się wychodzić poza schemat. Jeden z jego artykułów na temat Foggi przykuł uwagę Roberto De który po kilkunastu miesiącach zaproponował mu pracę. I w taki właśnie sposób w latach 2017-2020 Farioli funkcjonował u De w Benevento i w Sasuolo oficjalnie jako trener. Bramkarzy. Natomiast ta jego rola była zdecydowanie szersza. Ten facet miał nieprawdopodobne ciśnienie, żeby przebić się w ogóle do poważnej piłki. W pewnym momencie pisał na przykład różne listy do Roberto Olabe, aktualnego dyrektora sportowego Realu Sociedad, który wtedy funkcjonował w Aspire Academy w Katarze, w tej słynnej akademii właśnie i dzięki temu Farioli wylądował również tam. Czyli żeby doprecyzować, najpierw funkcjonował sobie w niższych ligach, później przez dwa lata pracował w Aspire Academy, gdzie generalnie odpowiadał za rozwój katarskiego futbolu. Następnie była właśnie praca u Roberto De Zerbiego w Benevento i w Sassuolo, a następnie ruszył na podbijanie Turcji. A skąd to wszystko się wzięło? Podczas jednego z wykładów w Barcelonie na Farioliego zwrócił uwagę trener Alan Jasporu, który zaproponował mu pracę asystenta. Następnie Farioli wylądował w klubie Fatih Karagümrük, czyli w Benjaminku ligi tureckiej, z którym zajął ósme miejsce. Potem z kolei trafił do Alania Sporu, z którym zajął piąte miejsce, co oznaczało rekord klubu. Fantastyczne wyniki w lidze tureckiej pozwoliły mu się wybić do Nicei. Wiecie co jest najciekawsze w tej historii? Że Farioli trafiał do Nicei jako trener, który miał się kojarzyć z bardzo ofensywną, dynamiczną, szybką grą. Trafiał do Nicei jako trener, który miał łatkę szkoleniowca stricte ofensywnego i na to wszyscy się nastawiali. Natomiast w momencie, kiedy Farioli przejął już Niceę, doszedł do wniosku, że trzeba wszystko budować krok po kroku, cegła po cegle, jak to opowiadał w wielu wywiadach. Że najpierw defensywa, Później będzie można myśleć ewentualnie o czymś innym, co w moim odczuciu bardzo dobrze o nim świadczy jako o trenerze. To znaczy, nie da się do niego przypiąć po prostu jednej łatki. Kto najbardziej inspiruje Farioliego? Oczywiście Roberto De Zerbi. Tutaj ta odpowiedź nie mogła być inna. I nawet piłkarze Nicei opowiadają, że podczas meczów wyjazdowych zdarza im się oglądać Brighton właśnie pod kątem zauważania pewnych nowych rozwiązań, które można zaimplementować także w ich zespole. Generalnie przy tej całej defensywie Farioliemu zależy na tym, żeby kontrolować mecze, żeby utrzymywać się przy piłce, żeby zaliczać wiele takich sekwencji wielopodaniowych. Nicea ma czekać, aż rywal popełni błąd, aż w którymś momencie gdzieś otworzy się jakaś przestrzeń i wtedy przejść do dynamicznego ataku. Nicea nie ma się spieszyć. Farioli opowiadał o swojej filozofii w Lekip, gdzie powiedział wprost, że jemu zależy na tym nie, żeby piłka była w ruchu, tylko żeby cały czas w ruchu był jego przeciwnik, żeby przesuwać przeciwnika, przesuwać, przesuwać, aż właśnie w którymś miejscu utworzy się jakaś dziura. I ty jako zespół musisz odnaleźć odpowiedni moment, kiedy powinieneś podkręcać szybkość. Natomiast Farioli, co oczywiste, nie podpala się. On mówi wprost. Musimy tak rzadko spoglądać na tabelę, jak tylko to możliwe. Czytając różne wypowiedzi tego szkoleniowca i patrząc na pracę, którą on wykonał w Turcji, można dojść do prostego wniosku. Trudno wrzucić Farioliego do jednego konkretnego worka. To znaczy, jeśli on pracuje z Niceą w taki sposób, to wcale nie musi oznaczać, że pracując. Z Lazio, Romą, Napoli czy Atletico będzie pracował identycznie. Na pewno zależy mu na tym przede wszystkim, żeby kontrolować mecze. To jest najistotniejsze. I pewnie nie zawsze ta kontrola będzie prowadziła do aż tak żelaznej defensywy jak ta. Natomiast w przypadku Nicei to wypaliło nieprawdopodobnie. Ktoś kiedyś fajnie powiedział a propos Nicei, że to jest zespół, który w każdym meczu wygląda tak, jakby grał fazę pucharową Ligi Mistrzów. To znaczy, że kluczowa jest cierpliwość, kluczowy jest spokój, kluczowa jest kontrola i czekanie na ten jeden moment. Nicea swoje mecze ligowe gra tak, jakby te mecze rozgrywała po prostu w europejskich pucharach i to w fazie pucharowej, gdzie tak naprawdę od jednego twojego błędu zależy to, czy odpadniesz, więc starasz się tych błędów nie popełniać. Dlatego też, jeśli zerkniemy sobie na różne mapy podań Nicei z tego sezonu, to zauważymy, że środkowi obrońcy wymieniają pomiędzy sobą bardzo dużo podań. Zawsze tak jest w większości zespołów, natomiast w przypadku Nicei to jest jeszcze bardziej uwypuklone. Nicela w tym momencie zajmuje drugie miejsce w ligę. 29 punktów po 13 spotkaniach. PSG ma jedno oczko więcej. Czy takie liczby da się utrzymać na dłuższą metę? Na dłuższą metę pewnie nie, ale z drugiej strony taka gra, taka filozofia trenera Farioliego może pozwolić temu zespołowi spokojnie awansować do europejskich pucharów, a być może nawet do Champions League. Na pewno sam Farioli. Prędzej czy później, raczej prędzej dostanie szansę od jakiegoś potentata. Oczywiście Nicea, Sera Jim Radcliffe'a też ma swoje aspiracje. Chciałaby kiedyś powalczyć wreszcie o jakiś tytuł na krajowym podwórku. No musiałaby wykorzystać jakiś kryzys Paris Saint Germain. Natomiast jestem przekonany, że Farioli za chwilkę też dostanie ofertę od jakiegoś wielkiego klubu, który uzna, że Nasz klub najpierw trzeba poukładać od defensywy. Brakuje nam równowagi, brakuje nam tego balansu. No to postawmy na trenera młodego, który ma super kontakt z zawodnikami, bo to jest też bardzo istotne, że tutaj ta różnica wieku, niewielka pomiędzy trenerem a piłkarzami, bardziej pomaga niż przeszkadza. Różnica wieku, no Dante jest od niego starszy. Ale będą wypływać też oczywiście zawodnicy Nicei. Jednym z głównych kandydatów do wyjazdu jest Marcin Bułka, który fantastycznie się rozwinął. Po pierwsze. Idealnie dla Marcina się złożyło, że na tym etapie kariery dostał wreszcie trenera, który po pierwsze na niego postawił, który po drugie nie uznał, że będzie potrzebował jakiegoś doświadczonego bramkarza, bo jak ma być równowaga z tyłu, no to młody bramkarz może być chwiejny i nie postawił na żadnego Salvatore Siligu, tylko właśnie na Bułkę. Po trzecie, że dostał trenera, który jest totalnym freakiem, jeśli chodzi o rolę bramkarza, który sam był bramkarzem i który doskonale rozumie perspektywę bramkarza. Wszystko dla Bułki... Złożyło się po prostu idealnie, ale sam bułka również dołożył od siebie coś ekstra. Ten piłkarz po prostu w tym momencie wchodzi na bardzo wysoki poziom. Ja jestem ciekaw, czy on będzie w stanie funkcjonować jako topowy europejski bramkarz na dłuższą metę. Mam nadzieję, że tak. Osoby, które z nim pracują, które mają z nim do czynienia, twierdzą, że naprawdę dzisiaj to podejście do pracy jest takie, jak ma być. Więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście to się utrzyma że... i że będziemy mówić o Marcinie wyłącznie w kontekście kolejnych rekordów czy to w ligę, czy w jakiejś innej lidze. W każdym razie to, czego dokonuje Nicea i przy okazji to, czego dokonuje Marcin Bułka na tym etapie sezonu, to są po prostu rzeczy wielkie i nie ma sensu w żaden sposób niczego im ujmować. Jak długo to potrwa? Nie wiem, ale nawet gdyby ten sezon zakończył się już w tym momencie, gdyby Marcin Bułka już nie zachował ani jednego czystego konta do końca tego sezonu, to i tak doszlibyśmy do wniosku, że ten wynik jest co najmniej solidne. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się zarówno na temat bułki, jak i samej Nicei i trenera Farioliego. Z góry bardzo dziękuję za łapki w górę, a także za komentarze. Piszcie, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. Dzięki.